Ścieżka mocy. Mądrość Plejadian dla świata pogrążonego w chaosie. Barbara Marciniak. Rozdział 4, część 2. Gruntowna, ogarniająca kulę ziemską przemiana świadomości percepcyjnej stworzy nowe parametry charakteru inteligencji. Wieki oraz różne fazy rozwojowe edukacji rodzaju ludzkiego obfitowały w wiele zaskakujących zwrotów akcji. Gruntowna, ogarniająca kulę ziemską przemiana świadomości percepcyjnej stworzy nowe parametry charakteru inteligencji, odpowiadając na zaległe pytania o możliwości ludzkiego umysłu. Energia kosmosu oraz Słońca są w stanie tworzyć mutacje fizycznego poziomu rzeczywistości oraz wprowadzić ludzką świadomość w nowe obszary percepcji. Większa część zachodniego świata pojmuje inteligencję jako zdolność człowieka do używania symboli, chodzi o litery i cyfry, w świecie fizycznym. Choć prawdopodobnie tylko 1/3 populacji Ziemi potrafi dzisiaj pisać i czytać, to jednak powstało tu wiele kultur, które z biegiem czasu wytworzyły wyjątkową umiejętność tłumaczenia symboli na ideę z pominięciem słowa pisanego. Idee działają na specyficznej modulacji częstotliwości i mogą wchodzić w interakcje z rzeczywistościami. Idee są także przekazywane w promieniach gamma wysyłanych przez Słońce. W ciągu kolejnych kilku lat sam charakter inteligencji, często opartej jedynie o logiczną interpretację rzeczywistości, zostanie poddany ponownej rozwadze. Giętkość postrzegania poszerzy Waszą zdolność widzenia i doświadczania rzeczywistości w nowym, odświeżającym świetle, więc bądźcie czujni, by rozpoznać osobiste przekonania dotyczące własnej inteligencji. Choć przyjęcia nowych koncepcji i idei niesie wielkie korzyści ze sobą w postaci jeszcze szybszego rozwoju samoświadomości. Energie przyspieszenia wspomagają żywą ekspansję wiedzy, dzięki której coraz więcej ludzi odnajduje łączność za mocą umysłu oraz odkrywa jego wpływ na środowisko fizyczne. Nagłe olśnienia, związane ze zrozumieniem sposobu, w jaki myślisz o danej sytuacji i wprowadzasz ją w życie, staną się bardziej wyraziste. Czasem, kiedy wewnętrzny duch uwalnia się, by biec ku nowemu horyzontowi postrzegania, możesz mieć poczucie frustracji lub niezadowolenia, ponieważ energetyczny niepokój bywa sygnałem wskazującym na właśnie trwający okres zmian. Sposób, w jaki interpretujesz swoje doświadczenia oraz wiedza, jaką posiadasz i jaką potrafisz gromadzić na podstawie swoich kreacji, są elementami metody definiowania inteligencji. Pod wieloma względami wydaje się prawdą, że ludzie słowa pisanego nauczyli się używać symboli, aby tłumaczyć zdarzenia na trywialny sposób, z brakiem znaczenia. I zdystansowali się do samej idei, że myśl ma jakąkolwiek więź z rzeczywistością ciał stałych. Wskutek tego ludzie sami uwięzili się przez własny sposób myślenia. Prosimy, rozważaj każde pojedyncze doświadczenie jako swój cenny wybór, pozwalający Ci zdobyć jeszcze większą wiedzę. Masz niesłychaną swobodę widzenia poza ramami Waszych ograniczonych i pełnych lęku interpretacji rzeczywistości, a wolność nabiera nowego znaczenia, kiedy uczysz się łatwo operować ciałem, zarówno w świecie fizycznym, jak i niefizycznym. Przez kilka chwil zastanów się, jak powstają struktury Twojego umysłu. Twoje przekonania i emocje kształtują Twoje postrzeganie i nieprzerwanie emitują wibrację energetyczną, odstraszając lub przyciągając pewne życiowe wydarzenia. Czasami rezygnujesz ze zdarzenia, lecz tylko tak Ci się zdaje. Ono i tak pozostaje, trwale wpisane niewidzialnym atramentem w Twój podświadomy umysł.
Niektórych zdarzeń nie zapomnisz nigdy, bo twoja pamięć przypomina żarówkę błyskową. Bez względu na to, czy pamiętasz jakieś zdarzenie świadomie, czy nie, sytuacja i związane z nią projektowane przez ciebie samego przekonania są zmagazynowane w banku twojej pamięci, zgodnie z twoim postrzeganiem. Jeśli masz jasny zamiar poznania zawiłych znaczeń życia, poszerzanie umysłu w celu przemyślenia symboliki i znaczenia każdego zdarzenia może dosłownie przestawić twój punkt widzenia. Wraz z poszerzeniem się twoich koncepcji na temat natury twojego umysłu, naturalna więź między rzeczywistością fizyczną a rzeczywistościami międzywymiarowymi będzie się stawać coraz wyraźniejsza. Nowe idee są w gruncie rzeczy drganiami elektromagnetycznymi, poszerzają się, mnożą i rosną w siłę wraz ze wzrostem natężenia promieniowania słonecznego wokół Ziemi. Aby przystosować się do nowych poziomów energii, idei na subatomowym poziomie komórek waszego ciała, następuje przemiana, która jest wynikiem subtelnej interakcji molekuł białka uwalniających ukryte dotąd w komórkach kody percepcji. Złożona reakcja chemiczna pomiędzy białkami a aminokwasami zachodzi w bardzo głębokim poziomie DNA i zmienia twój sposób postrzegania rzeczywistości. Twoja moc kończy się tam, gdzie zaczyna się twój lęk. Im więcej psychicznych drzwi staje otworem, aby umożliwić ludziom poszerzenie własnej inteligencji, tym pełniejsze zdaje się wasze pojednanie z ciałem fizycznym w celu uzyskania dobrego samopoczucia oraz korzyści z tego procesu. Jakie wnęki i zakamarki musisz ty sam oczyścić, aby ten stan osiągnąć? Czy za pomocą paru swoich ulubionych ograniczających przekonań praktykujesz może autohipnozę, mówiąc sobie: nie mam kontroli nad tą sytuacją, zawsze będę biedny, pieniądze ciężko zarobić, życie to wieczna walka, pieniądze to źródło wszelkiego zła, nie mogę na to nic poradzić, tak już jest i tyle, zawsze tak robiłem, nie dam rady się z tego wykaraskać. Nigdy się tego nie dowiem, nie wiem, nigdy bym nie mógł, zapominam, nie wiedziałem, nie wiedziałam. Jak często wypowiadasz właśnie to i wprowadzasz się w taki trans, tylko dlatego, że boisz się ruszyć z miejsca, w którym jesteś? Jak często uciekasz się do sarkazmu? Wygoda podróżowania starymi, dobrze znanymi mentalnymi kolejnami trzyma cię jak kotwica, niezmiennie przy tych samych starych scenariuszach. Podnosimy te kwestie, aby cię przebudzić i pomóc ci zauważyć i zrozumieć, w jaki sposób tworzysz swoje struktury myślowe. Najważniejsza lekcja, jaką musisz tu opanować, to lekcja dotycząca związku umysłu z materią. Musisz zmienić rdzeń swoich przekonań, a zobaczysz zmianę w świecie zewnętrznym. Możesz też zmienić ograniczające cię komendy, zastępując je innymi, myślami pełnymi zachęty i inspiracji. Ograniczenia pochodzą z głębin twojego umysłu, a podjęcie decyzji odrzucenia restrykcji jest niczym zdjęcie ciasnawych butów lub poluzowanie krawata, daje poczucie pełni wolności i ulgi. Wraz ze wzrostem tempa, w jakim spiętrzone fale kosmicznej energii zalewają waszą planetę, wzywani jesteście do mądrego, zdrowego i łatwego korzystania ze swojej fizycznej postaci. Aby wyjść naprzeciw, przyjąć i uczyć się od dynamicznych energii, musicie zwolnić tempo i rozpoznawać momenty, w których samodzielnie kreujecie nadmiar napięć. Może się nawet okazać, że uzależniliście się od stresu i sami niepotrzebnie wypełniacie godziny dnia metodycznym zapracowaniem, ponieważ nie umiecie czuć się swobodnie, jeśli nie macie żadnych obowiązków. Szkoda, że cisza straciła współcześnie na wartości, ponieważ umysły potrzebują wypoczynku, aby się zintegrować i rozjaśnić, a korzyści płynące z regularnego korzystania z ciszy to większa równowaga i wyostrzenie umysłu.
Musicie starać się planować momenty wyciszenia i nie wymyślać niestworzonych wymówek. I to często w świętym oburzeniu na temat tego, dlaczegoż to ciągle jesteście tacy zajęci. Jesteście w stanie hipnozy, poglądem, że bycie nieustannie zapracowanym i zajętym to nobilitujący wyczyn. Cóż, możecie sobie i być nobilitowanymi głupcami, a jeśli zastanawiacie się, czy to się opłaca, czy nie, przyjrzyjcie się tylko dobrze swojemu ciału, bo tu prawda zawsze wyjdzie na jaw. Kiedy zdecydowanie poszukujecie duchowej wiedzy, a jednocześnie przegapiacie wiadomość, bo nie wiecie, kiedy zmienić bieg wydarzeń w skrzyni waszego postrzegania, to brakuje wam giętkości, co z kolei powoduje niewypowiedzialny stres. Giętkość – oto klucz do zmiany przekonań. Zgodnie z projektem jesteście wieloogniskowi. Potraficie kierować uwagę w wielu kierunkach. Jesteście istotami wielowymiarowymi, a trenując mentalną zręczność i korzystając ze zdrowego rozsądku, możecie rozwinąć szersze pojmowanie rzeczywistości, nie tracąc kontroli nad danym punktem widzenia i obierać inny. Pamiętaj, świat materialny to tylko jedna z części rzeczywistości. Wszystkie domeny niewidzialne i duchowe, a wraz z nimi wiele innych płaszczyzn istnienia, dążą do wejścia i uczestnictwa w trwającym właśnie okresie energetycznego przyspieszenia. Ufaj, że wszystko, czego się aktualnie uczysz, może być tylko jednym z aspektów o wiele bardziej złożonej, wielowymiarowej lekcji. Uwierzywszy w swoją własną wartość na tle większego planu istnienia, pozwolisz sobie na rozpoznanie szerszego celu życia, zdradzającego ci czasem scenariusze, które pozornie leżą poza twoim obecnym stanem możliwości pojmowania. Istnienie opiera się o subtelną współpracę energii, której zakres jest wielowarstwowy i wielowymiarowy, która jest przepełniona żyjącymi symbolami, odzwierciedlającymi życiowe przekonania i oczekiwania. Wasze postrzeganie rozwija się i dojrzewa zgodnie z waszymi zdolnościami pojmowania interaktywnego świata symboli oraz interpretowania go w oparciu o bodźce i doznania, których doświadczacie, innymi słowy. Znaczenie, jakie przypisujesz zdarzeniu, determinuje wynik danego przeżycia. Oczywiście, im więcej lęku w nie włożysz, tym bardziej ograniczone będą twoje interpretacje. Twoja moc kończy się tam, gdzie zaczyna się twój lęk. Jako istoty działacie zawsze w ramach swojej własnej sfery wpływów, wywierając też wpływ na atmosferę wszędzie, dokąd się udajecie. Całkiem efektywnie wnosicie ten swój ideowy wkład w masową świadomość waszej planety. Kiedy wspieracie energetycznie bezpieczną i niczym niezagrożoną wizję świata, wasze emocje niechybnie ku temu właśnie doświadczeniu was powiodą. Musisz rozwinąć w sobie głęboki szacunek dla swoich emocji i uznać je za barometr swoich myśli. Im bardziej będziesz otwarty na zmianę sposobu myślenia oraz selekcję bagażu w walizce przekonań, tym więcej sobie uzmysłowisz i dostrzeżesz w środowisku ziemskich doświadczeń. Wulkan mocy społecznego i kulturowego niepokoju aż drży, by dać upust nowo odkrytej pasji wolności. Poziom korupcji wynikający z dekadencji i chciwości panoszącej się wśród ludzi, rozmaite trudności i podstawowy brak stabilności sektora politycznego, religijnego, naukowego, wojskowego, medycznego, środowiskowego i ekonomicznego to drogowskazy wiodące do powszechnego odkrycia rozwiązania. Wulkan emocji społecznego i kulturowego niepokoju aż drży, by dać upust nowo odkrytej pasji wolności. Lecz nieustannie kontrolowane media z typowym dla siebie zaciemniającym obrazem, podejściem pod tytułem interesy jak zwykle, nadal ignorują problemy dotyczące niezadowolenia i tarć. W bezpośredniej odpowiedzi na medialne odwracanie uwagi, aktywność twojej intuicji może teraz rosnąć, wysyłając ci silne sygnały w postaci snów,
i emocji, albo też w postaci niezwykłych znaków i symboli. Zwracaj szczególną uwagę na stan swojego umysłu. Niech pozostaje ześrodkowany i jasny, kiedy otwierasz drzwi komunikacji z niecodzienną rzeczywistością. Autorytety medyczne współczesnego świata często określają ten rodzaj kontaktu nazwą schizofrenii, zapewniając o dysfunkcji umysłu osób, które wykroczyły poza granice oficjalnych wersji rzeczywistości. W ramach ograniczających przekonań, za pomocą których zdefiniowano wasz umysł i jego działanie, nieumiejętność rozróżniania pomiędzy tym, co jest rzeczywiste, a co nie, klasyfikowana jest jako psychoza, ostra postać choroby psychicznej. Jednak etykiety te służą jako element mechanizmu strachu, promującego zakorzenione w was przekonanie o ułomności i niemożności ufania mu. Jest to bardzo ograniczający pogląd, demonstrujący starania tych, którzy chcą władać waszymi umysłami w celu wyparcia z nich wielowymiarowej i psychicznej natury ludzkiego doświadczenia. Twoje komórki nieustannie odczytują rozmaite energie oraz wibrują w tańcu z całym twoim otoczeniem, a kiedy poszerzysz zakres swych oczekiwań, staniesz się na ów taniec o wiele bardziej wrażliwy. Rozwijając swoje zdolności psychointuicyjne, musisz jednak wzmocnić swój układ nerwowy, który kontroluje i zawiaduje wszystkimi organami ciała. Twoje komórki pozostają w stałym, telepatycznym kontakcie ze wszystkimi możliwościami, podczas gdy na poziomie fizycznym najefektywniej komunikuje ci je twój układ nerwowy. Wszystkie te działania odbywają się z pominięciem świadomego umysłu. Nie ma on najmniejszego pojęcia o tym procesie. Musisz pamiętać, że żyjesz w samym centrum czasów największego globalnego przebudzenia, czasów rewolucji świadomości na wielu poziomach rzeczywistości, zapoczątkowującej możliwość uzmysłowienia sobie, że wy, ludzie, jesteście prawdziwie cudownymi istotami, zdolnymi do dosłownego tworzenia nieskończonej ilości wersji rzeczywistości. Nieustannie warunkujecie energię istnienia, zabarwiacie ją, organizujecie, a potem dokonujecie jej projekcji na zewnątrz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jest to proces, w którym manifestują się zarówno indywidualne kreacje, jak i masowe porozumienia. Kiedy jakość życia jakiegokolwiek gatunku traci stabilność, istnieje bez przyrodzonej wartości i miłości, zagrożony jest także naturalny porządek spontanicznej ekspresji. Rzeczywistość, którą tak szeroko gospodarujecie, wydaje się upadać. Niszczona skandalami pleniącymi się dzień po dniu, niczym chwasty po letnim deszczu. Słowo pedofilia nie schodzi z łam gazet, a jego zatrważające zarzuty sięgają chrześcijańskich parafii i innych ośrodków władzy, ujawniając ich ponury wzorzec. Utrata stanu łaski dotyka coraz większej liczby prominentów, także spoza instytucji religijnych. Odwracanie się plecami do prawości oraz ignorowanie przynależnego rządzącym zadania ochraniania ludzi jawnie dowodzi nadużywania władzy przez sprawujące ją osoby. A kto daje im do takiego nadużywania prawo? Ile jeszcze dzieci ucierpi z powodu złego dotyku, zanim usłyszy głos oburzenia i niepokoju? Choć brzmi to niewiarygodnie, zjawisko to jest częścią procesu zmian poglądów już znoszonych, lecz wciąż egzystujących w waszej masowej świadomości. Zbiorowa wiara w moc zewnętrznych autorytetów i władz jest silnie obwarowana w waszej psyche. Są to zabezpieczenia stare i silne, jak las sekwoi. Jednak i te można szybko ściąć, pytając o prawdę dotyczącą waszej tożsamości oraz przyczynę waszego kierowanego na zewnątrz zaufania. Na jaw wychodzi szerzące się sprzeniewierzanie narodowych kapitałów oraz zasobów naturalnych planety, prowadzące do niekontrolowanego upadku. Światowe siły rządowe zaczynają odczuwać rosnące napięcie, gdy miliony ludzi w różnych krajach protestują i demonstrują w walce o swoje podstawowe prawa –
W gabinetach światowych przywódców trwają wewnętrzne gierki, toczą się ciemne sprawki, kwitną układy, a poziom rozrywających dusze zdrad osiągnął już najwyższe szczyty. W Stanach Zjednoczonych, gdzie karta praw odchodzi w niepamięć, ludzie szukają spokoju w markowych farmaceutykach lub urządzeniach elektronicznych. Jakie podstawowe przekonania warunkują i kontrolują ludzi, wtłaczając ich w stan znieczulenia i unieruchomienia? Sprawozdania z wydarzeń, przekazywane Wam przez media, zajmują czas i wyobraźnię milionów zdradzających objawy, uwikłanych w silną wiarę we władzę rządu. Niestety, nawet główne tytuły gazet są pełne fałszywych informacji. Historie wcale nie są takie, jak się wydaje, i często pozostają zakodowane, a nawet wysokiej rangi dziennikarze ochoczo przyznają, że jeśli powiedzieliby prawdę, straciliby swoje posady. Chodzi o potrzebę ustosunkowania się w kwestii przekonań ludzi na temat pracy oraz tego, co należy robić, aby się utrzymać. Badacze donoszą, że nikt nie jest dziś w stanie osiągnąć żadnej wysokiej pozycji czy stanowiska w rządzie bez wcześniejszej kompromitacji i dotyczy to całego świata. Na jaw wychodzi szerzące się sprzeniewierzanie narodowych kapitałów oraz zasobów naturalnych planety, prowadzące do niekontrolowanego upadku. Wyniszczająca gospodarka sprawowana przez rządy aż szamocze się w swych staraniach tworzenia coraz to nowych, chytrych przykrywek, pozwalających ukryć wszelkie deficyty. Jednakże z drugiej strony tego ogromnego podziału na scenę życia wkracza bajeczne przebudzenie umysłu. Gdy ludzkie zdolności percepcyjne poszerzają się, wiele rzeczy i spraw wyda się Wam i Tobie o wiele bardziej oczywistych, a uwolnienie się od starych przekonań odczujesz jako istny akt wyzwolenia. Kiedy zmieniają się Twoje przekonania, pozwól sobie na konfrontację z tym szokującym odkryciem, że właściwie nic nie jest takie, jak się wydaje. Uzmysłowienie sobie tego faktu musi być przyjęte na poziomie fizycznym, aby w pełni przeniknęło do mocy przekonań przyczepionych do Ciebie jak rzepy. Biorąc pod uwagę szerszy obraz, każda sztuka ma zawsze swój dalszy plan i kiedy Wasza scena będzie gotowa do przedstawienia, świat będzie gotów na wielowymiarowe interakcje z innymi formami inteligencji. Bycie odpowiedzialnym za prawdę musi zwyciężyć we wszelkich formach przywództwa, szczególnie, że sami w końcu uczycie się ufać i dowodzić samymi sobą. Jest to kulminacyjny czas dla świadomości ludzkiego serca. Czas, aby została rozpoznana i stosowana jako naturalne, służące dobro zamiarom narzędzie zmian. Kiedy śpisz i śnisz, łączysz się z ludźmi całego świata oraz z innymi wymiarami istnienia. To właśnie tu opracowujesz swoje potencjalne reakcje, rozwiązania oraz wyjścia z trudnej sytuacji. Kiedy już pomyślisz, że znasz prawdę, oddychaj nią sercem, aby oszacować jej wartość. Skupiwszy uwagę na swym ośrodku serca, poznasz możliwość pójścia z prawdą pod rękę na pełen współczucia spacer, nawet ciemniejszymi zaułkami życia. Ufając sobie, stojącemu pośrodku pozornie oszalałego świata, korzystaj mądrze ze swych inteligencji. Marketing fałszywego podglądu na świat, oparty o ograniczenia i lęk, to twórczy przejaw użycia wyobraźni, jednak Ty musisz nauczyć się rozróżniać zdrowe idee od czystych bzdetów. Na obecnym etapie rozwoju musicie wszyscy umieć rozróżniać pomiędzy prawdziwą informacją oraz niekończącą się propagandą, dążącą do ukształtowania przekonań opinii publicznej. Wnikliwość i znawstwo polega na mądrym wyborze i mając to na uwadze, musisz nauczyć się rozpoznawać emocje i uznać, iż są Twoim wewnętrznym, cielesnym radarem. Twoje przekonania zdeterminują Twoją ocenę każdej doświadczanej sytuacji. Jasno wyrażaj swoje zamiary i intencje związane z doświadczeniami. Rozwijaj swoje współczucie dla innych,
wybierających ścieżki według własnych preferencji. Rdzenni mieszkańcy wielu krajów na całej Ziemi także odczuwają niepokój. Jest to znak czasów przemian oraz zmian przekonań. Macie wszyscy wolną wolę. Zrobicie ze swym niepokojem, co Wam się podoba, ale najlepiej byłoby zapamiętać, że niepokój wskazuje na przepływ energii. Aby nauczyć się posługiwać swoim lękiem oraz uporać się z ograniczającymi przekonaniami, postrzegaj je jako atrybuty, które przypisałeś rzeczywistości. Jakby coś, na punkcie czego masz bzika i co w autohipnozie sobie wmówiłeś. Może nauczyć cię to wycofania uwagi ze starych idei, pozwalając im po prostu przeminąć. Pozbawione twojej ciągłej uwagi idee są jak baloniki puszczone ze sznurka na wiatr. Twórz bardzo klarowne pragnienia i intencje odnośnie tego, czego chcesz. Przekonania są jak rośliny uprawne, które wybierasz do obsadzenia swojego pola. Jako ogrodnik czy rolnik uprawiasz je całkiem dobrze. Musisz jednak otworzyć swoje wewnętrzne zmysły, aby zobaczyć ich korzenie, aby dostrzec niewidzialne rdzenie swoich przekonań. Istnieją zbiorowe przekonania, które właściwie same zmuszają Was do koncentracji na określonych aspektach życia. Podobnie jak wzrok, który koncentruje się w określonym przedziale widma światła, ograniczając Wasze pole widzenia i jednocześnie odcinając inne rzeczywistości, które nieustannie wokół Was działają. Prowadzenie dobrze zorganizowanego, spokojnego, wyśrodkowanego życia, niezakłóconego telewizją czy innymi elektronicznymi zmyłkami, z dużą ilością czasu spędzonego na łonie natury, pozwoli Ci dostroić swój układ nerwowy, umożliwić mu gładkie działanie i dodać sił. Równowaga Twojego układu nerwowego pozwoli Ci zobaczyć budzące lęk i tworzące ograniczenia przekonania takimi, jakie są. A kiedy pojawią się, uznasz ich istnienie, uczciwie ocenisz rolę, jaką odgrywały w Twoim życiu, a potem pozwolisz odejść. Używaj czasu teraźniejszego, by zastąpić ograniczającą Cię koncepcję inną, dającą inspirację, moc życia. Zmiana świata zewnętrznego wymaga od Ciebie zmiany Twojego wnętrza. Zatem chciej porzucić swoje ograniczające interpretacje na temat przeszłości i przestań postrzegać przeszłość jako skutek czegoś lub karę za winę, za coś, co postrzegasz jako porażkę w teraźniejszości. Aby tej zmiany dokonać, musisz odpowiednio wystarczająco zadbać o to, aby jej chcieć. Nie ma co żałować, że nie ma sensu żywić urazy, ponieważ czucie się ofiarą to bardzo silnie ograniczające przekonanie, które stłumi naturalny proces twórczy. Rozwijaj w sobie zdrowe poglądy i wzmacniaj swoją wolę, przyjmując odpowiedzialność za swoje życie. Rozwój wspierających idei i motywujących przekonań jest podstawą budowy Twojej wolnej woli i kreatywności. Możesz doświadczać życia oraz wszystkich jego cudownych darów, radości, bezpieczeństwa, harmonii. Oto bardzo korzystne przekonanie. Musisz nauczyć się dążyć do harmonii i szukać celowości ukrytej we wzorowym i majestatycznym porządku istnienia. Zawsze istnieje wiele korzystnych prawdopodobieństw, z których możesz wybierać. Prosimy, bądź świadom tego potencjału i nie zamartwiaj się. Zmartwienie to największe marnotrawstwo energii w każdej sytuacji. Tworzy ono wibracje zakłócające Twoją aurę i wyczerpujące Cię niczym dren, odwadniający pole i pozbawia Cię energii. Jak uniknąć zmartwień? Musisz przemyśleć swoje przekonania pod kątem własnego wyboru zmartwień. Porzuć swoją potrzebę zarządzania i kontrolowania wszystkiego. Zamień zmartwienia na afirmację własnego wyboru bezpieczeństwa, wygody, spokoju umysłu. Dowiedz się o sobie więcej, zwracając uwagę na to, jak gospodarujesz swoją energią.
Bądź świadom tego, co już się w Twoim przypadku nie sprawdza, rozpoznając, jak Twoje wewnętrzne rozmyślania stają się filmem życia wyświetlanym na ekranie, jakim jest świat zewnętrzny. Wraz z naturalnym rozkwitem własnych umiejętności postrzegania musisz pamiętać, aby ten ekran bacznie obserwować, by się z niego uczyć. Rozważnie dobieraj słowa i myśli, gdyż jasność celu będzie towarzyszyć Ci w procesie zrozumienia własnych metod tworzenia własnej rzeczywistości. Twój związek z przyrodą oraz Twój stosunek do niej ma podstawowe znaczenie w procesie przemiany. Zatem spędzaj więcej czasu na łonie natury. Idź na spacer. Idź się powłóczyć. Pozwól swojej uwadze na swobodne dryfowanie. Niech unosi się jak nasionka dmuchawca na wietrze oraz idzie dalej w świat. Niech leci. Drzewa i kwiaty wyczują, o czym myślisz. I spełniając swój cel, natychmiast zrównoważą Twoje energie ze swoimi własnymi, aranżując specjalne serie wibracji, aromatów, kształtów, kolorów i dźwięków. Energii, które są w danym momencie najodpowiedniejsze dla zachowania Twojej harmonii i uwagi. Kiedy podtrzymujesz związek z naturą, razem wzajemnie, nieustannie wymieniacie się energiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Rośliny wydychają tlen, a Ty wydychasz dwutlenek węgla. Wzajemnie sobie pomagacie w tym doskonałym związku dawania poprzez fakt własnego życia. Musisz nauczyć się dążenia do harmonii i szukania celowości ukrytej za wzorowym i majestatycznym porządkiem istnienia. Znalazłszy się w niewygodnej dla siebie sytuacji, czyli pozbawiony harmonii i celu, poczuj chęć rozjaśnienia jej za pomocą własnych emocji. Podążaj za nimi tak długo, aż odnajdziesz jej przyczynę, czyli tkwiące u jej źródeł przekonanie, przez które ją osobiście tworzysz. Emocje są zmienne jak pogoda. Zadawaj sobie pytania o to, co świat zewnętrzny próbuje Ci teraz wyjawić przez nie. Przemyśl także, co Ty pokazujesz sam sobie, kreując rzeczywistość, w którą się angażujesz. Odłóż na bok konflikty osobowościowe i szukaj szerszego obrazu, szukaj wzoru i obszerniejszego przesłania. Odkryj, w czym tkwi nauka. Ufaj, że wszystko jest lekcją i wszystko ma cel. Ufaj, że możesz stworzyć, co tylko zechcesz, w i poza czasem. I choć nawet poznawanie samego siebie może czasami być jedną z najdalszych podróży w Twoim życiu. Musisz uczyć się kultywować głębokie pragnienie samopoznania w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej. Życie na Ziemi w tych intensywnych czasach jest zarówno wyjątkowym wyzwaniem, jak i najszlachetniejszym przedsięwzięciem każdego, kto w nim uczestniczy. Wydaje się, że ludzie robią co w ich mocy, aby odmienić swoje życie. Zrozumienie procesu, w którym uczestniczysz, otwiera Was na przyjęcie wsparcia ze strony istnienia, wsparcia całkowitego, totalnego i pełnego łaski. Ale, tak na marginesie, nie zawsze przez Was dostrzeganego. Ufamy, że wszyscy zaczniecie zwracać większą uwagę na rzeczywistości niewysłowione, które mają tworzyć alternatywne możliwości dla nadzwyczaj znaczącego życia. Jesteś pionierem, a pionierzy na ogół ważą się iść tam, dokąd nikt wcześniej nie szedł, więc musisz podjąć decyzję dotyczącą samodzielności oraz uwierzyć w bezpieczeństwo istnienia. Napełnij energią jasnych zamiarów pole intencyjne wokół Ciebie. Zachowaj świadomość, zwolnij tempo. A kiedy zbiera Ci się na płacz i czujesz zmęczenie, odpocznij. Zrezygnuj ze swojego krytycyzmu i z narzekania. Wina rodzi się z manipulacji. Złość na oskarżenie narzuca poczucie bycia ofiarą i często odzwierciedla brak odpowiedzialności za własne decyzje, jak również brak zrozumienia wielu warstw, celu i znaczeń kryjących się za każdym pojedynczym zdarzeniem natury osobistej czy globalnej.
Złość rodzi się często wtedy, gdy czujesz się przyparty do ściany i ograniczasz się tylko do jednej interpretacji aktualnej sytuacji. Pamiętaj, że czasami wielka szansa pojawia się w przebraniu porażki. Nieważne, co masz do zrobienia, zawsze istnieje opcja odnalezienia pełnego harmonii rozwiązania. Przestań upychać na talerzu więcej niż się tam zmieści. Zrezygnuj z tego, z czego należy zrezygnować. Jeśli musisz, odejdź. Obwiniając okoliczności, przegapisz falę świadomości, gdyż to ty w rzeczywistości przyciągasz do siebie określone sytuacje. Ilekroć posługujesz się wymówką, wypadasz z gry. Natura istnienia jest przyjazna i znacząca, więc jako projektant rzeczywistości zapytaj sam siebie, dlaczego projektujesz ją właśnie w ten sposób. Uchwyć chwilę i zwróć bliższą uwagę na sposób, w jaki wykorzystujesz swoje myśli i słowa do tworzenia środowiska zewnętrznego. Czy naprawdę myślisz to, co mówisz? Czy sam wiesz, co mówisz? Osiągnięcie tego poziomu świadomości to podstawa, gdyż okazje do naturalnego poszerzania inteligencji przyniosą Wam obfity plon w postaci rozsądnego, a także wypełnionego znaczeniem życia. Aby uzdrowić i zmienić swój świat, musicie chcieć poznać kilka trudnych prawd. To jest Wasza przyszłość i ona Was wyzwoli. Poznacie samych siebie i rozpoznacie swoje miejsce w sieci istnienia. Wolno Wam wiedzieć i dokonywać zmian. Kibicujemy Wam, obserwujemy i cierpliwie czekamy. I cały czas zastanawiamy się, co zrobicie, aby odnieść ten sukces. Na chwilę obecną sprawdźcie. Sprawdź, czy sięgasz umysłem w pola częstotliwości, na których nadajemy. Liczy się to bardziej niż myślisz. Wasz świat wewnętrzny oraz skomplikowane wytwory Waszych umysłów obfitują w odpowiedzi i w rozwiązania. W szerszych ramach rzeczywistości wszystko, co tworzysz za pomocą myśli i emocji, stanowi element intymnego tańca, który wiedzie Cię ku duchowemu rozwojowi. Twoja interpretacja i reakcja na sytuację określa wynik tych doświadczeń. Znalezienie czasu na odprężenie i relaks w spokojnym otoczeniu oraz koncentracja uwagi na oddechu mogą zdziałać cuda, jeśli chodzi o poszerzenie perspektywy oraz Twojego punktu widzenia. Proste pytanie – dlaczego? Także może rozluźnić splot Waszych przywiązań i wyzwolić Twoje myślenie, otwierając Cię jednocześnie na nowe horyzonty możliwości, tak jakbyście wsiadali do balonu, żeby przelecieć nad cudownym krajobrazem i ujrzeć świat w nowym świetle. Musicie opanować sztukę odrywania się, sztukę bezstronności. Nauczcie się cicho obserwować i darzyć uwagą to, co mówi Wasz umysł. Dajcie sobie pozwolenie na kilka chwil oświecenia i poszukujcie choć odrobiny humoru w lekcjach, które właśnie przerabiacie. Wasz wewnętrzny świat i skomplikowane wytwory Waszego umysłu obfitują w odpowiedzi i rozwiązania. Musicie tylko pozwolić się w nie zagłębić, zwracając uwagę na to, co powiedzą Wasze zmysły. Ludzie często chcą wiedzieć, co wydarzy się w przyszłości. Odpowiedź brzmi: zależy, w co wierzysz. Przekonanie o życiu pełnym inspiracji i mocy, gdzie wszyscy są doceniani, dobrze przysłuży się Twojemu światu. Musisz, po pierwsze, przyjąć, że wszyscy jesteście odpowiedzialni za zainicjowanie zmian koniecznych dla osiągnięcia pożądanych wyników. Jakie emocje towarzyszą Twojemu myśleniu o zmianach? Czy uważasz zmianę za proces trudny i ciężki? Za walkę wiodącą ku porażce i samotności? Czy słowo zmiana przywołuje Ci może na myśl pełną chwały i cudownie łatwą zmianę pór roku? W ramach ćwiczenia służącego badaniu przekonań na temat zmian znajdź 13 zdjęć siebie w różnym wieku, począwszy od wczesnego dzieciństwa do momentu bliskiego chwili obecnej. Wybierz z nich te, które przedstawiają tylko Ciebie w jakiejś scenerii. Ujęcia, które są raczej ciekawe niż doskonałe. Nie wyszukuj też specjalnie upozowanych zdjęć.
Następnie w kolejnym nowiu, pełni, zaćmieniu, czy w jakimkolwiek przez Ciebie wybranym na tę zabawę momencie, wyraź swój zamiar otwarcia linii czasu różnych wersji siebie i baw się dalej swoimi 13 zdjęciami. 3 tygodnie lub dłużej, jeśli zechcesz. Znajdź w domu odpowiednie miejsce, czyli takie, w którym często przebywasz i w którym Twoja gazetka ścienna nie ulegnie zniszczeniu, po czym porozkładaj tam swoje zdjęcia. Użyj wyobraźni i porozmieszczaj je w różnych konfiguracjach, jako kształt geometryczny, jako zodiak, spirala, cokolwiek przyjdzie Ci na myśl. Patrz na te zdjęcia tak często, jak zechcesz i mów do nich, co one mówią do Ciebie. Zwróć uwagę na wszelkie przekonania dotyczące zmian, które ukazują Twoje zdjęcia. Przez całe 3 tygodnie zmieniaj aranżację gazetki, kolejność i wzajemną konfigurację zdjęć. Bądź spontaniczny, baw się, pozwalając, żeby zdjęcia uczyły Cię czegoś o Tobie. Każda fotografia ukazuje pewną wersję Ciebie. Kogoś, kto w momencie jej robienia nie miał pojęcia, co stanie się w chwilę później. A jednocześnie każda sugeruje, że zmiany następują raz za razem. Twoje przekonania mogą nabrać giętkości, o ile tylko zdecydujesz. Będą jak gałęzie miękkich krzewów. Uginając się pod czapami śniegu zimą, będą czekać cierpliwie na ciepłą ochronę kojącego wiosennego słońca. Bieżący stan globalnej niepewności odzwierciedla wewnętrzną energię projektowaną ze zbiorowej psyche. Z jednej strony napływają najbardziej ekscytujące i wyzwalające szanse budowania trwałych prawdopodobieństw. Zdumiewające nowe techniki uzdrawiania za pomocą komunikacji z innymi rzeczywistościami, prawie natychmiastowa zmiana źródeł zasilania oraz zdumiewające odkrycia pozyskiwania czystej wody i powietrza to tylko kilka z wielu odkryć, które już majaczą na horyzoncie. Inne okazje przyniosą szansę tym, którzy czują się źle i lękają się kierowania własnym życiem, choć ścieżka ta to nie zabawa. Poszerzając swoją świadomość oraz znajdując dla niej nowe pastwiska, nowe góry do zdobycia czy nowe szczyty z widokami na rzeczywistość, najtrudniejszym aspektem, jakiego możesz doświadczyć, będzie obserwacja tych, którzy wybrali niezmienność. Jesteś tu, by być świadkiem, a rola świadka jest najtrudniejsza. Świadek nie zamyka oczu. Świadek widzi wszystko, a następnie zdaje relację o tym, co nastąpiło. Jest to ogromnie wyzwalające zadanie i często bardzo trudne do przeżycia ze względu na cały wachlarz emocjonalnych możliwości, począwszy od wyżyn najbardziej wyszukanej radości i najwspanialszych orgazmów, do nizin i głębi lęku i nienawiści i bezradnej rozpaczy. Kiedy Twoje serce otworzy się, wzniesiesz się w górę ze wszystkimi, którzy uznają za wielkie wyzwanie możliwość obserwacji i współodczuwania tych, którzy wybrali niziny braku inspiracji i mocy. Obserwacja i odczuwanie odwagi pozostałych w chwili, gdy doświadczają doniosłych melodii emocji, powiedzie Cię ku Twojej własnej wielkości. Dla niektórych może to być droga do szaleństwa. Tak właśnie cienka jest granica, którą wędruje świat w obecnych czasach przemiany ludzkości. Ścieżka mocy zaprowadzi Cię w głębokie, dalekie sfery życia. W naturze pioniera leży samotna wędrówka na nowe obszary. Pionier zawsze chce iść tam, gdzie nikt wcześniej nigdy nie doszedł. Jako pionier musisz nauczyć się być sam ze swoimi odkryciami. W czasach braku stabilności ujawnić się jednak mogą wszystkie Twoje lęki. Twoje emocje mogą sięgać coraz głębiej w królestwo odczuwania. Aż do spotkania z ranami, które sam odkryłeś, do czego przydadzą Ci się zarówno odwaga, jak i miłość. Wybrawszy ścieżkę mocy, będziesz chwilami mieć do czynienia z bardzo głębokimi poziomami życia. Możesz doświadczać momentów rozpaczy i nawet pomyśleć, że może lepiej by było, gdybyś nigdy nie miał możliwości spojrzenia z szerszej perspektywy. Nawet sama myśl, że ignorancja to błogosławieństwo, może Ci się wydać pociągająca.
to naturalna reakcja na doświadczaną przez Ciebie głębię emocjonalnych powiązań. Stany emocjonalne nie trwają jednak wiecznie i zarówno te najlepsze, jak i te najtrudniejsze są efemeryczne i koniec końców zanikają. Emocje potrafią na Tobie grać, a emocjonalna głębia jest wyjątkowym i urzekającym aspektem Twojego ludzkiego doświadczenia. Wybierając pozycję ofiary, zawsze będziesz kogoś lub coś obwiniać za to, co Ci się przydarza. Aby realnie posiąść swój umysł i uwolnić swojego ducha, musisz rozważyć swój osobisty stosunek i kryteria, jakich używasz do interpretacji swoich doświadczeń. Czy na życie i przeżycia patrzysz jak na szklankę do połowy pełną, czy do połowy pustą? Czy jesteś panem swojego umysłu i ciała i nastroju, czy też może ktoś inny zawsze ma w tym względzie większą władzę? Czy potrafisz wykryć emocje określające i zawarte w Twoich przeżyciach? Zmiana nastawienia wyrasta ze zmiany Twojego widzenia i interpretowania Twojej roli w życiu oraz celu wszystkich Twoich doświadczeń. Nowe interpretacje generują nowe emocje, a emocje stanowią pożywkę dla upraw na Twoim energetycznym polu nowych doświadczeń. Chociaż może Ci się to wydać dziwne, przejęcie większej odpowiedzialności za bycie twórcą własnych doświadczeń uwolni Cię i da swobodę badania cieni życia. Bez cienia w życiu widziałbyś bardzo niewiele. Prawdziwa sztuka to taniec pomiędzy odcieniami kolorów oraz tonami dźwięku i światła. Kiedy założywszy na oczy inny rodzaj szkieł, zbadasz swoje przekonania na temat ciemniejszej strony istnienia, dasz sobie wolną rękę na ponowne zbadanie własnych kreacji życiowych w innej perspektywie. Perspektywa jest wszystkim. Sednem ludzkiego istnienia jest korzystanie z wachlarza emocjonalnej ekspresji. Nauczenie się sposobów nawigacji po tych nieprzewidywalnych oceanach i poznanie metod przetwarzania z zaangażowaną świadomością to jedne z wielu wymagających duchowych sprawdzianów tych czasów. Aby podążyć ścieżką mocy, potrzebujesz głębokiej, wewnętrznej wiedzy, opartej o pełne niewinności zaufanie. Aby pływać i nurkować w oceanach uczuć, musisz stworzyć związek pomiędzy swoimi myślami, odczuciami i przekonaniami. W przeciwnym razie fala energii emocjonalnej poniesie Cię w podróż ku krainie obłędu, w której nic nie ma żadnego sensu. Świadoma intencja badania własnych emocji z zachowaniem własnej odpowiedzialności za wykreowanie wszystkich swoich doświadczeń, podjęta w tym ważnym celu, poskutkuje uwolnieniem spętanej energii uczuć, rodzącym z kolei fantastyczne samopoczucie. Emocjonalne otwarcie to prawdziwy dar dla każdej poszukującej duszy. Dzięki głębokim emocjom uczy się, co robić, a czego nie. Idealnie będzie, jeśli rozwiniesz swoją emocjonalną inteligencję, ucząc się ufać własnym uczuciom. Z energiami emocjonalnymi może być trudno sobie radzić, lecz uczucia zawsze czegoś dotyczą, inaczej nie wypływałyby na powierzchnię. Kiedy zaczynasz skupiać swoją uwagę na chęci poznania absolutnej przyczyny i najwyższego celu swoich uczuć, pojawi się przed Tobą szerszy obraz sytuacji, ukazujący sposób, w jaki Twoje emocje łączą się z ilością rzeczy i zdarzeń, daleko większą niż możesz sobie wyobrazić. Z pełnią współodczuwania, akceptacją wewnętrznej mądrości Twojego ciała oraz stałym skupieniem na mocy swojego oddechu, Twoje emocje skutecznie powiodą Cię do uświadomienia sobie wewnętrznych programów, które stworzone są z przekonań sięgających dzieciństwa, a nawet i z ograniczającej pętli genetyki, którą przekazał Ci jakiś Twój przodek, gdy z szokiem, zadziwieniem i ogromną dawką emocji dostrzegł swoją własną rzeczywistość. DNA koduje niezliczone warstwy percepcji, a Ty czujesz zew bycia bardziej świadomym
wielości programów, które genetycznie odziedziczyłeś. Raz jeszcze powtórzymy, że jednym z wyzwań, jakie stoją przed Wami na ścieżce mocy, jest ukojenie bólu i wyleczenie się z poczucia oddzielenia, które macie w genach. Wykorzystanie do przemiany swojej świadomości zarówno swoich ran, jak i swoich talentów. Stoisz w pierwszej linii chętnych do osobistego rozwoju i kiedy czasy stają się coraz ciekawsze, takie też stają się Twoje zdolności. Szczególnie cenne są uprzejmość i troska, bo one otwierają Twoje serce oraz przygotowują drogi wiodące do pokoju. Na ścieżce mocy wybór zawsze należy tylko do Ciebie. Twój prawdziwy triumf to odwaga pokonania lęku i prawda pokonująca oszustwo. Okazji do tego nie brakuje. Pamiętaj, że przekonania orzekają o Twojej otwartości, a Twoje nastawienie zdradza Twoje przekonania. Dziękowanie i wdzięczność wskazują na siłę poczucia odpowiedzialności oraz chęć zobaczenia szansy na dalszy duchowy rozwój w każdej nieoczekiwanej zmianie. Musisz pamiętać, aby Twoje pragnienia były klarowne. Działaj z pewnością siebie, korzystając ze zdrowego rozsądku, odwagi, swojego własnego stylu i gracji. Ufaj sobie, aby podejmować pełne harmonii postanowienia oraz zachować spokój wobec wszystkiego, co pojawia się na Twojej drodze. Powtarzaj afirmację, że wszystko zawsze będzie dobrze. Jakby nie było, życie to najwspanialsza lekcja w Twoim życiu.